Cześć, witam wszystkich i zapraszam na wideo recenzję pomiary na żywo, test na żywo obudowy Silentium PC Brutus M25 Pure Black. Obudowa ta ma około 460 mm wysokości, około 200 mm szerokości, chodzi o szerokość z bocznymi wyotoczeniami, oraz około 447 mm długości. Nie licząc bocznych elementów oraz niebieskiego paska na samym topie, front obudowy jest tutaj praktycznie cały meszowy. Owy front obudowy jest również jednocześnie bardzo łatwy do zamontowania, a ponadto oczywiście zadbano o filtry przeciwkurzowe. W tym przypadku są to filtry typu Rąkowego. Panel input-output tej obudowy jest stosunkowo rozbudowany. Mamy tutaj oczywiście standardowo wyjście na mikrofon, wyjście na słuchawki, dwa porty USB 2.0, a także port USB 3.0, trzystopniowy regulator obrotu wentylatorów, oczywiście przycisk power i reset, a także czytnik kart. Co ciekawe za panelem input-output schowana jest stacja dokująca do dysków typu 2,5 cala i 3,5 cala. Z tyłu obudowy widzimy m.in. fabrycznie przeinstalowany wentylator typu 120 mm. Widzimy tutaj także sześć wentylowanych zaślepek kart rozszerzeń. Oczywiście zasilacz jest tutaj montowany na dole. Wszystkie karty rozszerzeń są tutaj przytrzymywane przez specjalną blokadę, którą tutaj przykręcamy przy pomocy co najmniej jednej śrubki. Na spodzie obudowy widzimy m.in. cztery masywne plastikowe nóżki. Każda z tych nóżek wyposażona jest w dwa piankowe paski, eliminujące oczywiście drgania obudowy. Pod zasilaczem przewidziano tutaj magnetyczny filtr przeciwkurzowy typu meszowego. Oba panele boczne tej obudowy są pełne, symetryczne i mają wytłoczenia. Ciekawe, wytłoczenia owe są naprawdę bardzo przestronne i głębokie. Akcesoria dołączania do budowy są raczej standardowe, od pakiet śrubek i dystansów. Na kartę graficzną mamy tutaj przewidziane od około 285 do około 320 mm, wiadomo w zależności od tego na jakiej wysokości ową kartę zamontujemy. Na kulerce pół-AK schładzacz mamy około 157 mm, plus wiadomo około 10 mm w obrębie wytłoczenia panelu. Napędy optyczne montujemy tutaj w sposób beznarzędziowy przy pomocy dedykowanych blokad. USB 3.0 z panelu input-output jest tutaj typu wewnętrznego, natomiast zintegrowany regulator obrotu wentylatorów zasilany jest poprzez jedno złącze Molex. Od strony tacki na płytę główną wyraźnie możemy zauważyć spory otwór na beklej kulera CPU, a także otwór na przewód typu 8-pin EPS. Aranżację okablowania z zasilacza lepiej tutaj zaplanować tak naprawdę jedynie w obrębie wytłoczenia panelu bocznego. Grubość blach obudowy Silentium PC Brutus M25 Pure Black zawiera się spektrum 58-66 mm. Nasza przykładowa platforma testowa jest na bazie Intel Haswell, zasilacz Silentium PC Deus Serie m 1550 karta graficzna Radeon HD 7950 Cloud 3D, a na procesorze widoczny Silentium PC Grandis XE 1236. Jak widać w tym przypadku backplate Klure CPU nie koliduje tutaj z blachą budowy, a ponadto przewód typu 8 Pin EPS zasilacza ma jeszcze trochę luzu. Możliwości wentylacyjnej tej obudowy postanowiliśmy sprawdzić przy wykorzystaniu tzw. fabrycznej baterii wentylatorów, czyli mowa tutaj o jednym wentylatorze z tyłu oraz jednym wentylatorze z przodu. Do maksymalnego obciążenia karty graficznej posłużyłam tutaj oczywiście aplikacja OCCT. Temperatura rdzenia karty graficznej bez obciążenia oscylowała wokół 33 stopni Celsjusza. Po około kilkunastu minutach intensywnego obciążenia zarejestrowane temperatury rdzenia karty graficznej to okolica 70 stopni Celsjusza. Podsumujmy zatem tą obudowę. Przede wszystkim jest to budowa stosunkowo tania. Jej sugerowana cena detaliczna to wprawdzie około 160 zł, ale już realnie można ją znaleźć w sporo niższej cenie. Jeśli chodzi o pozostałe aspekty tej budowy, to wydaje się, że w swojej cenie jest ona naprawdę bardzo funkcjonalna. Regulator obrotu wentylatorów, czytnik kart, Sporo miejsca na karty graficzne, całkiem niezła fabryczna wentylacja. To aspekty, które naprawdę mogą zainteresować wielu użytkowników. Oczywiście nie jest to bydajnie obudowa idealna. Mimo wszystko mam tutaj bowiem wyłamywane ze środki kart rozszerzeń, a ponadto jednak trochę brakuje filtru przeciwkurzowego na topie obudowy.